Ale szanowne kamratki, kamraci, tak, co roku mam taką refleksję, że jak sobie wejdziecie do internetu i poczytacie sobie te szczegóły, które są fantastyczne, że 150 tysięcy wroga zabili, uszkodzili, ale przeczytacie też takie dwie daty. Amerykanie i Anglicy uznali Armię Krajową za kombatantów dopiero we wrześniu 1944 roku. Dopiero we wrześniu. Do tej pory byli bandytami. Sojusznik nawet się jakoś nie poczuwał, żeby żołnierz, który jest na terenie Polski i szarpie Niemca, uszkadza go, to nasz sojusznik. Jasiński napisał w takim wierszu, rozgoryczony powstaniec warszawski Zbigniew Jasiński napisał: i radzą alianci, czyśmy bandyci, czy kombatanci. W powstaniu warszawskim cały sierpień byli mordowani bez żadnego respektu, bez żadnych układów, bo przeciwnik nie chciał ich uznać. Armia zdradzona, parszywy los tych ludzi. Właściwie z wiarą ruszyli do boju, a zostali zdradzeni i właściwie byli zdradzani do końca swoich dni. Oni dzisiaj są bardzo wiekowymi ludźmi, dzisiaj mają szacunek, ale to tylko tak w gęźbie, szanowni państwo, bo jak sobie popatrzę, jakim szacunkiem i respektem byli otaczani Niemcy, nawet z formacji Waffen-SS w Bundesrepublik Deutschland, jak dożywali swojej starości opruszeni srebrem i szacunkiem obywateli, a jak nasi wysokimi emeryturami, tak, byli nawet oficerowie Waffen-SS, byli nawet burmistrzami miast, a jakże, proszę państwa, a nasi przechodzili przez stalinowskie kazamaty, tracili zdrowie, życie, to wiecie, co mnie wypełnia? Gniew i wściekłość. Rozmawiałem z wieloma AK-owcami. Najbardziej by były ciekawe rozmowy z tymi, którzy nie przeżyli. A ci, co przeżyli, nie chcę im odbierać nic, ale taką mam refleksję, że ci, co przeżyli, niewiele powinni mieć do powiedzenia jednak. Jednak nie. I żebyśmy się nie dali wpuścić, żebyśmy z tej gorzkiej historii wyciągnęli odpowiednie wnioski. Bo ten zryw narodu, ta jedność od tego 42 roku, ale przecież tak naprawdę od 39. Ta podziemna armia, to poczucie Polaków, że gdzieś jest wojsko polskie, którego nie widać, strach Niemców. No fantastyczne rzeczy. Ale politycy gównowarci. Gównowarci i ci na zachodzie Europy, i ci w Londynie, i ci tutaj. I potem ta fantastyczna zdrada pod tytułem Akcja Burza. Ja to specjalnie tak mówię, żeby, wiecie państwo, nie popaść w jakąś megalomanię, że nie ma nic przyjemniejszego jak konspiracja, podziemna armia, wojna, okupacja, powstanie. Nie, nie. To były życia ludzkie. I 37 tysięcy powstańców zginęło w czasie powstania warszawskiego. Ja mówię tylko o żołnierzach. A w akcji Burza otaczani, rozmawiałem tu przed chwilą z kolegą Markiem, jak NKWD w 44 roku otaczało i wybierało AK-owców, którzy jeszcze dwa dni wcześniej pomagali im, bo był taki rozkaz, ujawnić się. Kto wymyślił ten rozkaz? Zmarnował cały wysiłek ludzi, bo ci ludzie mieli zginąć. Takie mam wnioski. 76. rocznica powstania Armii Krajowej nie napawa mnie radością, napawa mnie gniewem. I ja nie jestem defetystą, wręcz przeciwnie, ale boję się, żebyśmy z tego nie zrobili komiksu, bo to było ludzkie życie z dnia na dzień, pełne niebezpieczeństw i poświęcenia. Dzisiaj ci ludzie mają po 100 lat. No i co tu powiedzieć? Wolna narodowa Polska mi się marzy, szanowni państwo. Wolna narodowa Polska. Ja was odsyłam do internetu, do Wikipedii. Tam sobie poczytacie fantastyczne dane. Fantastyczne. Naprawdę.
Wysiłek gigantyczny. Zapalcie świeczkę i powiedzcie takie zdanie. Cześć i chwała bohaterom, zdrajcy na szubienicę i nigdy więcej. Nigdy więcej nie dopuścić do takiej sytuacji, że będziemy musieli armię podziemną zawiązywać, że będziemy musieli naszą młodzież wysyłać na śmierć. Nigdy więcej. Przepala mnie gniew i wypełnia mnie duma za moich przodków, którzy podnieśli ten wysiłek i podjęli to ryzyko. A ten pomnik, który tu stoi, wybaczcie Państwo, nie podoba mi się, bo widzę w tym projekcie sabotaż. Sabotaż. Ten pomnik, gdyby nie ta kotwica i litera P, mógłby być... Ja jestem dzisiaj specjalnie taki gorzki, szanowni Państwo. Gdyby nie ta P i kotwica, to mógłby być pomnikiem płytek łazienkowych. Zabiera się nam, na każdym kroku zabiera się nam symbole. Tu powinien być pomnik, który, jak się na niego popatrzymy, to wiemy, o co chodzi, bez żadnej wątpliwości. Przyprowadźcie tutaj cudzoziemce i niech popatrzy na to, to mu się będzie z niczym to nie kojarzyło. Tak się nas rozrabia, tak wróg tkwi wczepione w nasze tkanki do samego końca. Do samego końca. Widziałem projekt pomnika Armii Krajowej. Wyglądał tak, podobnie jak ten strzelisty monument i z tego monumentu wyrywał się orzeł w takim przepotwornym wysiłku, żeby się z tego kamienia wyrwać na wolność. To był pomnik, ale gdzieś jakaś kurwa zawsze się musi znaleźć polityczna, która pilnuje, żebyśmy nie dostali tego grama dumy. Nie, nie, dostaliśmy pomnik płytek łazienkowych. Ile tych remanentów musimy jeszcze przeprowadzić w naszych głowach i w naszej historii? Co musimy jeszcze zburzyć? Jakie pomniki musimy jeszcze postawić? Kogo musimy przekonywać? Filmy, które powstały o Armii Krajowej, szanowni Państwo, niestety są filmami... Amerykanie by takich nie nakręcili o swoich żołnierzach. Amerykanie kręcą filmy, fałszują historię, a potem wierzą w to, co nakręcili. Przepraszam, przepraszam za ten ton, no ale rocznica jakby nakazuje, żeby nie było tak jak u Gombrowicza, że wychodzi facet i mówi: bohaterstwo, bohaterski, bohaterstwo, bohaterski, bohaterstwo, bohaterski, bohaterstwo. Pff. Żeby tak nie było. Żeby tak nie było. Na cmentarze palić świeczki. Wspomnieć, pomodlić się, kto tam w kogo wierzy. I uwierzcie mi, duchy tych ludzi, którzy zginęli i oddali życie, jeśli by mogły przekazać, to by przekazały: pilnujcie polskich szczeniąt, pilnujcie Polski, nie dajcie się wmanewrować w żadną gównianą wojnę. Tu wystarczy wojen, tu wystarczy. Zakończę, powtórzę się, już powiedziałem. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna cześć i chwała bohaterom. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Cześć i chwała bohaterom! Cześć! Już to wiesz.
Ale szanowne kamratki, kamraci, tak, co roku mam taką refleksję, że jak sobie wejdziecie do internetu i poczytacie sobie te szczegóły, które są fantastyczne, że 150 tysięcy wroga zabili, uszkodzili, ale przeczytacie też takie dwie daty. Amerykanie i Anglicy uznali Armię Krajową za kombatantów dopiero we wrześniu 1944 roku. Dopiero we wrześniu. Do tej pory byli bandytami. Sojusznik nawet się jakoś nie poczuwał, żeby żołnierz, który jest na terenie Polski i szarpie Niemca, uszkadza go, to nasz sojusznik. Jasiński napisał w takim wierszu, rozgoryczony powstaniec warszawski Zbigniew Jasiński napisał: i radzą alianci, czyśmy bandyci czy kombatanci. W powstaniu warszawskim cały sierpień byli mordowani bez żadnego respektu, bez żadnych układów, bo przeciwnik nie chciał ich uznać. Armia zdradzona. Parszywy los tych ludzi. Właściwie z wiarą ruszyli do boju, a zostali zdradzeni i właściwie byli zdradzani do końca swoich dni. Oni dzisiaj są bardzo wiekowymi ludźmi, dzisiaj mają szacunek, ale to tylko tak w gęźbie, szanowni państwo, bo jak sobie popatrzę, jakim szacunkiem i respektem byli otaczani Niemcy, nawet z formacji Waffen-SS w Bundesrepublik Deutschland, jak dożywali swojej starości opruszeni srebrem i szacunkiem obywateli, a jak nasi wysokimi emeryturami, tak, byli nawet oficerowie Waffen-SS, byli nawet burmistrzami miast, a jakże, proszę państwa, a nasi przechodzili przez stalinowskie kazamaty, tracili zdrowie, życie, to wiecie, co mnie wypełnia? Gniew i wściekłość. Rozmawiałem z wieloma AK-owcami. Najbardziej by były ciekawe rozmowy z tymi, którzy nie przeżyli. A ci, co przeżyli, nie chcę im odbierać nic, ale taką mam refleksję, że ci, co przeżyli, niewiele powinni mieć do powiedzenia jednak. Jednak nie. I żebyśmy się nie dali wpuścić, żebyśmy z tej gorzkiej historii wyciągnęli odpowiednie wnioski. Bo ten zryw narodu, ta jedność od tego 42 roku, ale przecież tak naprawdę od 39. Ta podziemna armia, to poczucie Polaków, że gdzieś jest wojsko polskie, którego nie widać, strach Niemców. No fantastyczne rzeczy. Ale politycy gównowarci. Gównowarci i ci na zachodzie Europy, i ci w Londynie, i ci tutaj. I potem ta fantastyczna zdrada pod tytułem Akcja Burza. Ja to specjalnie tak mówię, żeby, wiecie państwo, nie popaść w jakąś megalomanię, że nie ma nic przyjemniejszego jak konspiracja, podziemna armia, wojna, okupacja, powstanie. Nie, nie. To były życia ludzkie. I 37 tysięcy powstańców zginęło w czasie powstania warszawskiego. Ja mówię tylko o żołnierzach. A w akcji Burza, otaczani, rozmawiałem tu przed chwilą z kolegą Markiem, jak NKWD w 1944 roku otaczało i wybierało AK-owców,
którzy jeszcze 2 dni wcześniej pomagali im, bo był taki rozkaz. Ujawnić się. Kto wymyślił ten rozkaz? Zmarnował cały wysiłek ludzi. Bo ci ludzie mieli zginąć. Takie mam wnioski. 76. rocznica powstania Armii Krajowej nie napawa mnie radością. Napawa mnie gniewem. Gniewem. I ja nie jestem defetystą. Wręcz przeciwnie. Ale boję się, żebyśmy z tego nie zrobili komiksu. Bo to było ludzkie życie. Z dnia na dzień. Pełne niebezpieczeństw i poświęcenia. Dzisiaj ci ludzie mają po 100 lat. No i co tu powiedzieć? Wolna narodowa Polska mi się marzy, szanowni państwo. Wolna narodowa Polska. Ja was odsyłam do internetu, do Wikipedii. Tam sobie poczytacie fantastyczne dane. Fantastyczne. Naprawdę. Wysiłek gigantyczny. Zapalcie świeczkę i powiedzcie takie zdanie. Cześć i chwała bohaterom, zdrajcy na szubienicę i nigdy więcej. Nigdy więcej nie dopuścić do takiej sytuacji, że będziemy musieli armię podziemną zawiązywać, że będziemy musieli naszą młodzież wysyłać na śmierć. Nigdy więcej. Przepala mnie gniew i wypełnia mnie duma za moich przodków, którzy podnieśli ten wysiłek i podjęli to ryzyko. A ten pomnik, który tu stoi, wybaczcie państwo, nie podoba mi się, bo widzę w tym projekcie sabotaż. Sabotaż. Ten pomnik, gdyby nie ta kotwica i litera P, mógłby być... Ja jestem dzisiaj specjalnie taki gorzki, szanowni państwo. Gdyby nie ta P i kotwica, to mógłby być pomnikiem płytek łazienkowych. Zabiera się nam, na każdym kroku zabiera się nam symbole. Tu powinien być pomnik, który, jak się na niego popatrzymy, to wiemy, o co chodzi, bez żadnej wątpliwości. Przyprowadźcie tutaj cudzoziemce i niech popatrzy na to, to mu się będzie z niczym to nie kojarzyło. Tak się nas rozrabia. Tak wróg tkwi wczepiony w nasze tkanki. Do samego końca. Do samego końca. Widziałem projekt pomnika Armii Krajowej. Wyglądał tak. Podobnie jak ten strzelisty monument. I z tego monumentu wyrywał się orzeł w takim przepotwornym wysiłku, żeby się z tego kamienia wyrwać na wolność. To był pomnik. Ale gdzieś jakaś kurwa zawsze się musi znaleźć polityczna, która pilnuje, żebyśmy nie dostali tego grama dumy. Nie, nie. Dostaliśmy pomnik płytek łazienkowych. Ile tych remanentów musimy jeszcze przeprowadzić w naszych głowach i w naszej historii? Co musimy jeszcze zburzyć? Jakie pomniki musimy jeszcze postawić? Kogo musimy przekonywać? Filmy, które powstały o Armii Krajowej, szanowni państwo, niestety są filmami... Amerykanie by takich nie nakręcili o swoich żołnierzach. Amerykanie kręcą filmy, fałszują historię, a potem wierzą w to, co nakręcili. Przepraszam, przepraszam za ten ton, no ale rocznica jakby nakazuje, żeby nie było tak jak u Gombrowicza, że wychodzi facet i mówi: bohaterstwo, bohaterski, bohaterstwo, bohaterski, bohaterstwo, bohaterski, bohaterstwo. Pff. Żeby tak nie było. Żeby tak nie było. Na cmentarze palić świeczki. Wspomnieć, pomodlić się, kto tam w kogo wierzy. I uwierzcie mi, duchy tych ludzi, którzy zginęli i oddali życie, jeśli by mogły przekazać, to by przekazały. Pilnujcie polskich szczeniąt. Pilnujcie Polski. Nie dajcie się wmanewrować w żadną gównianą wojnę. Tu wystarczy wojen. Tu wystarczy. Zakończę, powtórzę się, już powiedziałem. Cześć i chwała bohaterom.
Cześć i chwała bohaterom. Wieczna cześć i chwała bohaterom. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Cześć i chwała!